Cześć, jestem Dorota, mam 32 lata i chciałabym się z Wami podzielić swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o dietę, zdrowe żywienie, o dietę dr Dąbrowskiej szczególnie, ponieważ jestem ogromną fanką tej diety. Od 2 lat ją stosuję i bardzo wiele mi pomogła. Wiele dolegliwości sobie zniwelowałam tym wszystkim, wyleczyłam, wyzdrowiałam. I chciałabym, żebyście to wszystko wiedzieli, ponieważ idąc na tą dietę, kupując książki dr Dąbrowskiej, zanim jeszcze je kupiłam, szukałam, cały czas szukałam na YouTubie, żeby zobaczyć, czy ktoś przebył ją, jak się zachowywał na tej diecie, jak to wyglądało, czy miał jakieś złe wspomnienia, trochę się bałam tej diety i ciężko było mi tak bez niczego przejść na tą dietę. Podchodziłam po 3 dni, po 2 dni do tej diety, nadal szukałam wszystkiego na YouTubie, komu poszłam w ogóle na tą dietę z powodu głupiej rzeczy, czyli kobiecej rzeczy, mianowicie celulitu. Chciałam chodzić w krótkich spodenkach i tak dalej, mam 2 dzieci, 32 lata, więc może już nie te ciało, chociaż co niektórzy sądzą inaczej. Ale właśnie chciałam pozbyć się tego. Przy okazji pozbyłam się 5 innych chorób. Miałam zapalenie pęcherza moczowego i, że tak powiem, załatwiałam się już krwią. Robiłam sobie badania na ten temat u lekarza i tak dalej i była sytuacja, że były nieliczne bakterie, czyli wszystko w porządku, takie, które powinny być. No to mówię, kurczę, no skoro wszystko w porządku, to czemu mnie tak boli, tak? Czemu załatwiałam się krwią i tak dalej? No cierpiałam strasznie przez rok czasu. Brałam urofuragin, furagin, żurawinę, piłam różne soki, piłam wodę, nic nie pomagało. Po tygodniu diety jakby ręką odjął, zaczęło całkowicie ustępować. Tak samo było z innymi rzeczami typu, które zauważyłam przy okazji, typu katar sienny, alergia, który miałam dzień dnia, katar sienny, cały czas po prostu, że tak powiem, dmuchałam w chusteczkę co rano i w papier toalet, we wszystko, co miałam po drodze. Dlatego, że ciągle miałam katar, czy zjadłam, czy nie zjadłam, czy z rana samego jak stałam, cały czas był katar sienny, miałam go od zawsze. I uważałam, że taka jest moja uroda. Niestety, ale można się go pozbyć. Można się pozbyć pociągania nosem, można się pozbyć alergii, także ja się pozbyłam. To była druga rzecz. Któregoś dnia zaraziłam się także grzybicą na basenie i też lekarze nie mogli mi wyplenić, bo cały czas nawracała. My kobiety wiemy, bo to są kobiece sprawy, więc my kobiety wiemy, że nie jest tak łatwo z tą naszą grzybicą. Poza tym, że ja bardzo dbam o siebie, to tego nie mogłam, po prostu nie mogłam nad tym zapanować. Lekarze nie dali rady, dali radę to podleczyć na chwilę, potem znowu był problem i znowu był problem. Pomogła mi tylko dieta w tym. Dieta dr Dąbrowskiej, 6-tygodniowa, warzywno-owocowa. Kolejną rzeczą był taki włókniaczek, guzek, który miałam przy kolanie. Było to wielkości paznokcia, kciuka i bardzo wyczuwalna kulka pod rękoma. Także się jej pozbyłam. Pozbyłam się, została mi tylko blizna. Wcześniej czułam kulkę, teraz czuję tylko chropowate coś, czyli taką bliznę podskórną. Oczywiście wcześniej walczyłam z celulitem 5 lat albo i 6. Nie mogłam się go pozbyć w ogóle. Celulit dziewczyny, celulit zginął całkowicie. Całkowicie były piękne nogi, ujędrnione, bez celulitu, skóra była napięta, naprawdę świetne rezultaty po tej diecie, jeśli chodzi o celulit. I nie ma żadnego kremu, nie ma żadnych innych rzeczy, ponieważ nigdy nic mi nie pomogło. Wydawałam mnóstwo pieniędzy, wtedy miałam jeszcze te pieniądze, wydawałam je. Bez sensu na takie rzeczy, typu kremy, typu zabiegi. Chodziłam na różne zabiegi laserowe, na zabiegi inne, na zabiegi banikami, przeróżne zabiegi. I uwierzcie mi,
One naprawdę może dawały w 5% efekt. Poprawiały stan skóry, ale nie poprawiały tego, że celulit nie ginął, niestety. Bańkami chińskimi doprawiłam się po prostu takich siniaków z czasem i takiego krwiaka, który mi nie mógł zginąć przez rok czasu. Oczywiście następny kompleks, przyszły wakacje, a ja z takim po prostu siniakiem z tyłu nogi, tak? Bo od masażu celulitowych nic nie pomogło, żadne zamykanie naczynek. Żeby chodzić na laser, trzeba było się w ogóle nie opalać, a to był okres letni, kiedy chciałam to zlikwidować. No i nic. I po tej diecie także ten krwiaczek mi zginął. Także wiele, wiele dolegliwości, które mi zginęły 2 lata temu. W następnym filmiku opowiem Wam, jakie miałam dolegliwości poważniejsze, z którymi tak naprawdę no już nie da się tak normalnie żyć, ale trzeba już naprawdę brać lekarstwa, jeśli nie zna się innego sposobu, tak? I ja udało mi się, wyleczyłam się, opowiem Wam w następnym filmie. Także dieta dr Dąbrowskiej będę kontynuowała w kolejnych filmach. Dzięki bardzo, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać. Chciałabym pomóc ludziom, chciałabym w ogóle pomagać ludziom i żeby opierali się na moich doświadczeniach, ponieważ moja babcia, moja rodzina, wszyscy moi najbliżsi zaczynają się przekonywać do tej diety i zaczynają stosować. Moja babcia cofnęła sobie stopę miażdżycową, która już jej wchodziła na nogi po tygodniu diety, tylko że pełnowartościowej, nie tej pierwszej, 6-tygodniowej, ponieważ babcia ma 82 lata i jest schorowana, tak? Na tym etapie zakończę. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Na razie, hej!